Trafiła się nam nie lada gratka. Scania R z legendarnym wręcz silnikiem V8. W pokazywanym aucie jednostka rozwijała 730 koni mocy maksymalnej. Ale jak można było się przekonać z napisów na plandece naczepy podpiętej do tej Scanii, producent oferuje całą gamę tych silników o różnych poziomach mocy. Zajrzyjmy najpierw do kabiny najmocniejszej przedstawicielki nowej gamy Scanii V8. W tym samochodzie jej wyposażenie odpowiada najwyższym wymaganiom. Skórzana tapicerka pyszni się tłoczonym logiem V8. W kierownicy znalazły się drewniane wstawki, a przy tym zachowano jej wielofunkcyjność. Przed fotelem pasażera umieszczono składaną półkę. Na konsoli przewidziano uchwyt na butelkę z napojem i obszerne schowki na drobiazgi, zaś umieszczone nad szybą czołową zamykane szafki pomieszczą spory bagaż załogi pojazdu. Pracującemu, ale i wypoczywającemu w kabinie kierowcy stworzono naprawdę dobre warunki. Ma do dyspozycji ekspres do kawy i kuchenkę mikrofalową. Pod dolną leżanką zabudowano lodówkę. A jeśli po posiłku kierowca chciałby się udać na spoczynek na górne łóżko, to dostanie się tam po sprytnie chowanej drabince. Pojazd porusza się niezwykle sprawnie. To zasługa charakterystyki pracy widlastego silnika. Pod kabiną przecież harcuje tabun 730 koni, a 3,5 tysiąca Nm momentu obrotowego jest w stanie bez wysiłku rozruszać 40-tonowy zestaw. Napęd przenosi skrzyniobiegów z całkowicie zautomatyzowanym układem zmiany przełożeń OptiCruz. Prowadzącego pojazd kierowcę wspomaga potężna elektronika, która nie tylko czuwa nad bezpieczeństwem jazdy, bo ten samochód wyposażony jest w system Scania Driver Support. Działania kierowcy monitorowane są poprzez ciągłą analizę danych pochodzących z różnych czujników w pojeździe. Układ podpowiada najwłaściwszy styl jazdy, a po jej zakończeniu generuje podsumowanie. Styl jazdy oceniany jest w 4 kategoriach, a ukazujące się na ekranie gwiazdki stanowią wizualizację oceny. Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że taki ciągnik może być pojazdem flagowym floty. Elegancki z zewnątrz, z wieloma elementami podkreślającymi jego indywidualny charakter, jest też samochodem komfortowym i bezpiecznym. A przy tym jeszcze potrafi kierowcę nauczyć ekonomicznej jeździ.